Finał Ligi Mistrzów to znaczy nieprzespana noc, dużo stresu i tak dalej. No jeżeli już masz doświadczenia na tym najwyższym poziomie, no to jakby tą rutynę starasz się aplikować do każdego następnego. Natomiast jest to coś wyjątkowego. Raz, że masz taki długi okres do przygotowania się do tego spotkania, bo ostatni mecz masz 11 maja, finał jest 1, tak jak w tym przypadku. 3 tygodnie zgrupowania. U nas było gdzieś mniej więcej tyle samo czasu, mieliśmy ponad 2 tygodnie, więc czujesz, że to jest budowane, że to po prostu jest ta adrenalina budowana do tego meczu. No i dzień przed meczem widzisz tyle mediów, na meczu wszyscy dzwonią, wszyscy się interesują, kibice jadą, przejeżdżasz na stadion, na trening i widzisz no, tłumy ludzi, nie? Czekających, więc wiesz, że coś jest specjalnego. Dochodzi do ciebie troszkę w podświadomość, że możesz coś zrobić fantastycznego, możesz przejść do historii, tak jak ja miałem taką, że mogę być 3. Polakiem, który zdobędzie Ligę Mistrzów, kurde, jak tak, wiesz, sobie pomyślają, wie, co to będzie jak nie, albo co to będzie jak tak. No, i dochodzą do ciebie takie gdzieś tam takie małe głosiki, natomiast starasz się od tego uciec. Różnego rodzaju są zabiegi, żeby uciec. Ja sobie tam gdzieś czytałem książkę i niby gdzieś tu jedna część tej podświadomości gdzieś czuje, że przychodzi coś ważnego, a druga po prostu ucieka gdzieś. Jaka to była książka, jakaś, pamiętasz? Pamiętam, dobrze pamiętam, bo to była jedna z książek Jana Pawła II. Chyba Pamięć, tożsamość, chyba tak mi się wydaje. I tak byłem trochę inspirowany tą książką. Później jak obroniłem ten strzał Szewczenki, powiedziałem, że jeżeli Diego Maradona ma swoją rękę Boga, to ja mam swoją rękę papieża Jana Pawła II. I tak to wtedy pamiętam. Oceniłem już tak na gorąco, bo rzeczywiście byłem bardzo mocno inspirowany tymi sytuacjami, które od małego praktycznie przyjeżdżałem do Polski, były pielgrzymki jakieś papieskie, no to bardzo mocno to przeżywałem, chyba jak każdy Polak w tamtym czasie. No i najtrudniejsza sprawa była taka, że papieżowi się zmarło w kwietniu, kiedy graliśmy mecz z Juventusem i to było coś jakby takiego dla mnie, no bardzo mocno to przeżywałem, nie grałem w tym meczu, powiedziałem, że nie jestem w stanie grać u siebie. Graliśmy z Juventusem, wygraliśmy 2-1, straciliśmy tą bramkę i później następnego tygodnia mieliśmy jechać tam z taką taktyką trochę mega szaloną. Rafał się nastawił, że gramy na 0-0. Graliśmy 5 obrońcami, znaczy 3 obrońców środkowych i 2 tymi wahadłowymi obrońcami, którzy mieli być jednocześnie pomocnikami. No i to było oczywiście karkołomne, ale 0-0 się udało jakby, wiesz, przy odrobinie szczęścia wykroić. Ibrahimowicz, który gdzieś tam parę razy nas tam straszył, nie dał rady i pamiętam, że to taki inspirujący, że daliśmy radę i gdzieś tam ktoś nad nami czuwał.